Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. To słowa, które apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, do swoich współbraci w Rzymie. Bardzo chciał się spotkać z tym zborem. Bardzo chciał być w Rzymie. Dane mu to było pod koniec życia. Te słowa, które apostoł Paweł powiedział do wiernych w Rzymie, ale i do wszystkich nas, wywierają jakąś głęboką refleksję i są niesamowicie aktualne dzisiaj. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. W gruncie rzeczy to pytanie o miłość. Cały ten rozdział 12 listu do Rzymian to w gruncie rzeczy pytanie o miłość. Jeżeli byśmy mogli mówić o praktycznym wymiarze chrześcijaństwa, to apostoł Paweł w tych słowach zawarł niemalże całą kwintesencję tego, jak powinno wyglądać chrześcijańskie życie. Oczywiście mógłby to być materiał na wielki traktat teologiczny, filozoficzny czy ścieżkę etyczną, ale traktujmy słowa apostoła Pawła jako wielkie wyzwanie dla chrześcijaństwa w dniu dzisiejszym. Cofnijmy się troszeczkę do momentu, kiedy apostoł Paweł doznał nawrócenia. Jak wiemy doskonale, ten wielki obrońca Boga, obrońca Bożego prawa, prześladowca chrześcijan, zmierza do Damaszku. I tam na drodze ukazuje mu się Bóg, Jezus Chrystus. Posłuchajmy, jak w słowa ubrał to Roman Brandstetter, opisując spotkanie apostoła Pawła na drodze do Damaszku z Jezusem. Gdy w południe ukazały się z dala przedmieścia Damaszku, nagle ogarnęła cię burza światła. Zwaliła się na ciebie jak ognisty słup, a ty powalony leżałeś na ziemi, bezwładna miazga człowieka. I ujrzałeś głos Pana, mówiący: dlaczego prześladujesz mnie, Saulu? A ty spytałeś: kim jesteś, Panie? I ujrzałeś po raz drugi głos Pana, mówiący: jam jest Jezus, cel twojej nienawiści, Saulu. A gdy podniosłeś się z ziemi, oślepłeś. A stało się to wszystko po to, aby zło, które zamierzyłeś, zmieniło się w dobro przez ciebie niezamierzone. Czy musiałeś oślepnąć, aby przejrzeć, Saulu? Mikołaj Gogol, wielki poeta rosyjski, zadał kiedyś pytanie: czy trzeba popełnić zło, aby czynić dobro? Aby umieć czynić dobro? Brandstetter w swoim tekście stawia tezę: czy musiałeś oślepnąć, Saulu? Zastanawiam się, czy w naszym życiu musi nastąpić jakieś tsunami, jakaś epidemia, aby nastąpiło pewne przewartościowanie, jakieś wewnętrzne trzęsienie ziemi, abyśmy zaczęli postrzegać świat inaczej. Trzeba powiedzieć, że wciąż żyjemy dzisiaj jakby zawieszeni między dobrem a złem. Dlaczego? Bo ciągle musimy dokonywać wyborów. Coraz częściej już dokonujemy tych wyborów nie między dobrem a złem, a między większym złem a mniejszym złem. Albo dobrem, albo wręcz malutkim dobrem. Ciągle żyjemy w konflikcie, targani rozterkami, w konflikcie sami z sobą. Ale czy tak musi być? Czy takie były początki? Dietrich Bonhoeffer, jeden z ulubionych moich autorów, wielki teolog żyjący w XX wieku, miał to nieszczęście żyć w hitlerowskich Niemczech. Zginął w obozie we Flossenburgu tuż kilka dni dosłownie przed wyzwoleniem. Pisze na ten temat tak. Pismo Święte bardzo powściągliwie napomyka o tym, że tylko Bóg zna dobro i zło. Posiąść wiedzę dobra i zła, to w samym sobie widzieć źródło dobra i zła, źródło wiecznego wyboru i wybierania. Człowiek zrabował Bogu tajemnicę,
Bóg sam chciał być praźródłem. Zamiast znać tylko tę rzeczywistość, w której Bóg go wybiera i kocha, musi znać możliwość dokonywania wyboru, bycia samemu początkiem dobra i zła. Stał się jak Bóg. Ale stał się taki przeciw Bogu. Na tym polega kłamstwo węża. Człowiek świadom tego, że zwraca się przeciw Bogu, przeciw własnemu początkowi, człowiek bezbożny z własnego wyboru, znający dobro i zło i rozdarcie własnych możliwości, ginie, bo przywłaszczył sobie boską tajemnicę. Przyznamy szczerze, kochani, że nie jest to komfortowa sytuacja. Rodzi się pytanie, jak długo można pozostawać w takim rozdarciu? Jak długo można pozostawać w takim rozkroku, w takim konflikcie z samym sobą? Jak to zmienić? Albo czy rzeczywiście chcemy to zmienić? Czy chcemy zmienić się gdzieś tam od wewnątrz, czy jedynie poprawić nasz wizerunek, podretuszować go trochę, użyć jakiegoś makijażu? Żyjący na przełomie XIII i XIV wieku mistrz Eckhart, wielki mistyk żyjący w Kolonii w Niemczech, pisze tak. Niech ludzie zbyt wiele się nie zastanawiają, co mają robić, natomiast więcej myślą o tym, jacy mają być. Gdyby oni sami, ich postawa były dobre, wtedy również ich uczynki mogłyby jaśnieć pełnym blaskiem. Jeśli ty jesteś sprawiedliwy, sprawiedliwe będą również twoje uczynki. Nie próbujmy opierać świętości na działaniu. Budujmy ją raczej na bytowaniu. Bo nie uczynki nas uświęcają, lecz my mamy je uświęcać. Kto nie jest wielki w swym bytowaniu, temu nie pomogą największe nawet uczynki. Ale prawda, kochani, jest taka, że często wybieramy taką postawę, która nie wymaga zbytniego angażowania się. Cyprian Kamil Norwid powiedział kiedyś, że maluczko jest ludzi, rzekłbym, nie ma prawie pragnących się objawić. Czyż nie jest to prawdą, że zawsze wolimy gdzieś pozostać w ukryciu, w pewnym cieniu? Przypominam sobie sytuację z młodych lat, kiedy byłem uczniem liceum ogólnokształcącego. Miałem panią od polskiego, którą bardzo ceniłem i która naprawdę wiele nas nauczyła. Pani na każdej lekcji rozpoczynała od tego, że padało sakramentalne polecenie. Temat z poprzedniej lekcji omówi nam i tu zawieszała głos i następowała grobowa cisza. Pani szukała w dzienniku, a ja często, nie będąc przygotowany zbytnio, chowałem się za plecami kolegów, aby nie być zauważonym. Kiedy pani wymieniła nazwisko, następowała słyszalna ulga, że to jeszcze nie ja. Nie chcemy się zbytnio angażować. Wolimy gdzieś pozostawać, jakby okrakiem po dwóch stronach barykady, aby w razie czego łatwiej się znaleźć albo po jednej, albo po drugiej stronie. Zależnie jak ułoży się koniunktura, co będzie bardziej opłacalne. Powróćmy znów do Romana Brandstettera, który mówi w pieśni o moim Chrystusie słowa następujące. Boję się na równi dobra i zła, bo wymagają one ode mnie dokonywania wyboru. Najchętniej patrzyłbym przed siebie obojętnym wzrokiem i z równym spokojem przyglądałbym się dobru i złu. Ale pomyślałem, powinienem przejść na stronę dobroci, jak na stronę szlachetnego przeciwnika. I dalej mówi, i uczyń mnie dobrym człowiekiem, albowiem tylko wówczas jestem, gdy jestem dobry. Oto jedyna miara mojego człowieczeństwa i istnienia.
Kochani, dotykamy jakiejś bardzo delikatnej materii. Wielki poeta współczesny polski Jerzy Libert w jednym ze swoich wierszy mówi, że człowieka trzeba się uczyć, że uczymy się siebie nawzajem. Jest to mozolna i trudna nauka, ale przynosi efekty. Uczymy się siebie nawzajem. Po pewnym czasie zaczynamy dostrzegać, że ten drugi człowiek stojący przed nami, być może go nie rozumiemy, ale on też ma twarz, ma swoje uczucia, ma swoje intencje. Co więcej, też potrafi się uśmiechać, potrafi być zagniewany. A dlaczego tak się dzieje? Być rozpoznanym, czy rozpoznać drugiego człowieka, tak jak ja zostałem rozpoznany przez Pana Boga w Jezusie Chrystusie. W Nim wszyscy stanowimy jedno i wszyscy poznajemy się nawzajem przez Jezusa Chrystusa. Jakież inne jest wtedy to spotkanie? Posłuchajmy, co na ten temat mówił Adam Mickiewicz, wielki polski poeta, w rozmowie wieczornej. Z Tobą, jak Adam, co królujesz w niebie, a razem gościsz w domku mego ducha. Gdy północ wszystko w ciemnościach zagrzebie i czuwa tylko zgryzota i skrucha, z Tobą, jak Adam, słów nie mam dla Ciebie. Myśl moja każdej myśli mej wysłucha. Najdalej władasz i służysz w pobliżu. Król na niebiosach, w sercu mym, na krzyżu. I każda dobra myśl jak promień wraca znowu do Ciebie, do źródła, do słońca. I nazad płynąc znowu mnie ozłaca, śle blask, blask biorę i blask mam za gońca. I każda dobra chęć Ciebie wzbogaca i znowu za nią płacisz mi bez końca. Jak Ty na niebie, Twój sługa, Twe dziecię, niech się tak cieszy, tak błyszczy na świecie. Tyś król, o cuda, i Tyś mój poddany. Każda myśl podła jako włócznia wraca, otwiera nowe, niezgojone rany i każda chęć zła jest gąbka octowa, którą do ust Twych zbliżam zagniewany. Póki Cię moja złość w grobie nie schowa, cierpisz jak sługa Panu zaprzedany, jak Ty na krzyżu, Twój Pan, Twoje dziecię, niechaj tak cierpi i kocha na świecie. Kiedym bliźniemu odsłonił myśl chorą i wątpliwości raka, co ją toczy, zły wnet ucieczką ratował się skorą, dobry zapłakał, lecz odwracał oczy. Lekarzu wielki, Ty najlepiej widzisz chorobę moją i mną się nie brzydzisz. Zna o mnie całą prawdę, zna moją chorobę, a mną się nie brzydzi, jak mówi Adam Mickiewicz. Trudno wyobrazić sobie sytuację, gdyby ktoś nawet najbliższy wiedział całą prawdę o mnie, gdyby znał prawdę moich najbardziej skrytych zakamarków duszy. Czy chcielibyśmy takiej sytuacji? Czy zawsze coś chowamy dla siebie? Czy zawsze gdzieś tam we wnętrzu mamy swoją tajemnicę? Dlaczego tak się stało? Powróćmy znów do Dietricha Bonhoeffera. Myślałeś, że możesz prawdę robić, stwarzać, obwieszczać, ale odważyłeś się tym samym czynić siebie Bogiem i poniosłeś klęskę. Ukrzyżowałeś prawdę. W sobie widziałeś źródło prawdy, choć jest ono tylko w Bogu. I dlatego nienawidziłeś innych ludzi, którzy czynili podobnie. W sobie widziałeś sam środek świata i to właśnie było kłamstwem. Nasze kłamstwo nienawidzi miłości Boga, bo sądzi, że jej nie potrzebuje. Istotą naszego kłamstwa jest nienawiść, ponieważ istotą prawdy Boga jest łaska i miłość. W ten sposób staje się jasne,
że prawda i kłamstwo to nie tylko coś, co się mówi, lecz również coś, co się czyni. Kto żyje w kłamstwie, żyje w nienawiści. To znaczy, żyje przykuty do siebie samego. Być przykutym do siebie samego. Jakież to smutne słowa. Żyć w ciągłym rozdarciu. Być przykutym do własnego kłamstwa. Kończąc, może warto dzisiaj zdać sobie sprawę z tego, że w tym czasie, kiedy częściej jesteśmy sami, kiedy jesteśmy sam na sam z własnymi myślami, kiedy przebywamy więcej czasu z naszymi najbliższymi, może warto zdać sobie sprawę, że obok mowy pogardy, nienawiści istnieje też mowa dobra, mowa przebaczenia, mowa pokory. I nie zawsze ona musi być oznaką słabości, ale jest oznaką zwycięstwa, przynajmniej tego zwycięstwa wewnętrznego nad samym sobą. Jeden z najbardziej wzruszających tekstów, jaki spotkałem, został napisany przez Cypriana Kamila Norwida. Posłuchajmy, co mówi on w wierszu Ruszajże z Bogiem. Przyszedł ktoś kiedyś i stanął pod progiem, mówiąc: bez chleba dziś jestem. Lecz odrzeczono mu słowem i gestem: ruszajże z Bogiem. Więc dalej ruszył po takiej nauce, westchnąwszy w sobie: zaprawdę nie wiem, co teraz już zrobię. Tu zaś nie wrócę. I lata przeszły, chleb znowu był tanim. Raz księdza w drodze spotyka, który szedł z Bogiem do paralityka. Rusza on za nim. Idzie, a drogę wskazują im wprawni ludzie, bo duża parafia. Aż oto patrzy, że w miejsce utrafia, gdzie żebrał dawniej. Więc nie wszedł w dom ów, tylko kląkł na progu, wołając: wszechmocny Panie, zmiłuj się nad nim, może nie był w stanie, któż równy Bogu? Nie powiem dalej, bo może przelęknę, i nadmienię tylko jeszcze, że nie zmyślili sobie tego wieszcze, bo zbyt jest piękne. Chciałbym się pożegnać z Państwem, życząc przede wszystkim zdrowia, a także mądrości, mądrości życiowej, mądrości dokonywanych wyborów w naszym życiu, mając zawsze na uwadze słowa apostoła Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobrem. Dziękuję bardzo.